Od początku tego roku uczniowie wszystkich 5 bolesławieckich szkół średnich prowadzących kształcenie zawodowe biorą udział w kursach i szkoleniach, dzięki którym zdobywają kwalifikacje zawodowe poszukiwane na rynku pracy. Takie możliwości daje im najnowszy projekt edukacyjny powiatu bolesławieckiego pod nazwą Kształcenie zawodowe – szansą dla uczniów powiatu bolesławieckiego. Skorzystamy przede wszystkim na tym, że nasi uczniowie nabędą kompetencje i kwalifikacje zawodowe. Przede wszystkim będzie to kurs prawo jazdy C+E, bo to jest najważniejsze, żeby nasi uczniowie byli dobrze przygotowani, niezależnie od zawodu, w którym się uczą. Nowością są zajęcia nadające kwalifikacje, jeśli chodzi o prawo jazdy typu C+E, czyli nasi uczniowie, ci, którzy skończyli 18 lat, zdobywali kwalifikację podstawową, później kwalifikację C, a na samym końcu C+E. Przypomnę, że to są samochody ciężarowe z przyczepami. Te szkolenia na rynku kosztują około 10 tysięcy złotych, dlatego zainteresowanie nimi było bardzo duże. Mieliśmy problem z naborem, ponieważ uczniów chętnych do tego typu kursu było bardzo, bardzo dużo. I zgodnie z regulaminem naboru wybieraliśmy tych uczniów, mając jeszcze listę rezerwową. Innymi formami kwalifikacyjnymi to są spawacze, czyli uczniowie, którzy kończą te zajęcia, zdają egzamin państwowy i mają książeczkę spawacza. Są też kursy prawo jazdy T, czyli na traktor, a także obsługa ładowarek i wózków jezdniowych. Pozostałe kursy to takie, w których uczniowie nabywają kompetencje, ale te poszukiwane na rynku pracy, takie jak grafik komputerowy czy administrator sieci. Kursy prowadzą specjaliści z firm, które wygrały w przetargu. Łącznie kursy i szkolenia kosztują prawie 1,5 miliona złotych. Do tego dochodzi doposażenie szkół. Do bolesławieckich placówek trafi sprzęt o wartości blisko 1 miliona złotych. Do poważnego zakupu szykuje się zespół szkół mechanicznych. Chcemy zakupić samochód z alternatywnym zasilaniem, albo będzie to samochód elektryczny lub hybryda. Bo samochody z silnikami spalinowymi na dzisiaj mamy. Wszystkie samochody, które mamy dzisiaj na hali, są naszym wyposażeniem. Są to nasze samochody, na których nasi uczniowie się na co dzień uczą. Z tego chcemy dokupić właśnie elektryczny samochód lub hybrydowy, żeby uczniowie też poznawali te nowinki, które już na naszych ulicach goszczą. Mam nadzieję, że ten sprzęt, który będzie dostarczony niedługo szkołom, bo jesteśmy już po przetargach, będzie szkołom służył, ponieważ szkół nigdy by nie było stać na to, żeby taki sprzęt nowoczesny zakupić, a to wpływa na jakość przede wszystkim pracy, to wpływa na egzaminy i na to, że szkoły bolesławieckie są poczytywane, jeśli chodzi o wyniki egzaminów zawodowych i matur, jako te lepsze w województwie i naprawdę mogą spokojnie konkurować z najlepszymi szkołami w Polsce. Oprócz tego w szkołach są dodatkowe zajęcia językowe i przygotowujące do matury z przedmiotów matematycznych i przyrodniczych. Obecnie uczniowie są przed stażami. Założenie projektu jest takie, że 80% uczniów musi taki staż odbyć. Teraz dyrektorzy negocjują z pracodawcami, podpisują umowy na to, żeby ci uczniowie ten staż mogli odbywać. Oczywiście jest stypendium stażowe, uczeń otrzymuje 2000 zł za to, że do tego stażu przystępują. Projekt, który ruszył w tym roku, potrwa do końca roku przyszłego.